Siema, siema, snowrunnerzyści, cześć, cześć, z tej strony Rizrox, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z trybu trudnego. W ostatnim odcinku tutaj zeskanowałem punkt początkowy moją tajgą. No i teraz mogę moim kanmarszalem sobie tutaj pojeździć, pośmigać i troszeczkę poodblokowywać. I teraz tak, ja jestem w tym miejscu. Ja mam tu jechać, aha, dobrze by było, bo tu najchętniej bym pojechał w to miejsce tutaj. Tylko że tam przydałby mi się pojazd, który ma możliwość podłączenia przyczepy, bo bym sobie od razu tu zaodblokował. Więc ja sobie może pojadę tutaj na Zimnogórsk. Tam też jest tuzik. Teraz tylko ile ja mam? Mam tutaj, no tak, jak dojadę do bramy. Nie pamiętam, czy tam była cysterna. Teraz jak mi się tu najbardziej opłaca, jechać w prawo, bo jest najlepsza droga i od razu się zatankować przy stacji benzynowej, jest cysterna i tam się zatankować. Będzie najlepsze rozwiązanie. I najlepsza droga, najszybciej tutaj pokonam tą trasę, chociaż tu... No buja mi się tutaj ten... Pan Marszal. I najlepiej by było też na Zimnogórsku od razu garaż zrobić. Przyjechać tu jakąś ciężarówką i ten garaż naprawić, bo wtedy będę miał bliżej do tych wszystkich map. Po Zimnogórsku ten garaż jest naprawdę bardzo blisko. I jak się odblokuje ten garaż w Zimnogórsku, to on jest taki kluczowy, bo w Zimnogórsku na tą mapę bardzo łatwo, bardzo szybko można przyjechać. To jest coś, co jest naprawdę mega przydatne, ale bym musiał tu czymś innym przejechać, bo tajgą tego nie zrobię, bo tajga ma tam zamontowany wibrator, który mi się już nie przyda, bo to jeżeli chodzi o skanowanie terenu, chociaż jest jeszcze jedna misja ze skanowaniem terenu i jest tutaj właśnie na tej mapie trzeba zeskanować. Ale to teraz jej nie będę robić, bo ona chyba nawet jest zablokowana. Ale jak na tej trójce jadę, mi się buja na lewo i prawo. O, zaraz walnę. Nie no, chyba wysoki bieg dam. Będzie wolniej, ale za to bardziej stabilnie. No i tak prawdę mówiąc, jakbym tam jechał przez jakiś tam inną trasą, to by mi dłużej zajęło, a tutaj szybko raz, dwa dojadę. Jadę na Zimnogórsk. Tam Tatarynkę mogę sobie odblokować. W zasadzie tą Tatarynką to mogę sobie pojeździć, poskautować, bo ona tam ma... Będzie miała chyba trochę paliwa, będzie w niej. Więc mogę nią tam sobie gdzieś tam pojechać po modyfikacje, po wieże obserwacyjne. Chyba tak zrobię. Tu na Zimnogórsku właśnie nie ma za bardzo... Chociaż na Zimnogórsku jest chyba sklep z przyczepami i mógłbym sobie, ale no dobra, jak ja kupię nawet przyczepę, to ta przyczepa będzie pusta, nie? A tam nie będzie, w trybie trudnym nie ma tak, że sobie kupujemy przyczepę i jest bena w niej, tylko no... Ojojojo, jak tutaj się tutaj ładnie zakopał. Dobra, i tu w zasadzie powinienem odbić w lewo, ale mam 13 litrów, a wolałbym mieć już na fullu. Ja sobie tu podjadę. O. O, i tu ładnie, pięknie stoi sobie cysterna. O. Cześć. Siema. Zatankuj, pach. Dobra, i teraz mam kana na fullu. Pojadę na Zimnogórsk. Na Zimnogórsk moja ulubiona mapa jest na Zimnogórsku, bo mam mega fajne błota, nie? Na Zimnogórsku naprawdę, zresztą zaraz po tych błotach będę jechać i... No lubię tam jeździć, naprawdę fajnie. Naprawdę tam jest fajnie. Tu na drodze, o patrzcie, on się tak buja strasznie. O.
Buja się, buja. Tu jest jeszcze jeden, tak prawdę mówiąc, nie zrobiony, jedna niezrobiona misja. Właśnie tutaj. Dwa razy metalowe belki tu trzeba. No, dwa razy metalowe belki. A może jak będę tutaj jakoś jechać, to przy okazji zabiorę. Bo to przyda mi się to naprawić w przyszłości. Bo tu jest taki dość kluczowy przejazd. Tutaj scoutem nie ma problemu, ale jak będę miał jakąś taką długą ciężarówkę czy coś, to mogę mieć tam trochę problemy z tym przejazdem. Ojojojoj, ty. No to jak w skały bym wleciał, to... Dobra, trójka jest. O, już patrzcie, wbija na trzeci bieg i już normalnie tu, już bokiem gdzieś tam. Nie, już tak, patrzcie, się już kręci strasznie. Kurka, spadnie? Nie spadł. No, prawie w słup walnąłem. No, nie walnąłem w słup, ale na krzaczkach uszkodzenia, nie? W ogóle te krzaczki, na których te uszkodzenia złapałem, to ja na... kiedyś jak streamowałem na live'ie, pierwszy live z Kanady, i wtedy jechałem sobie tym banditem. I o, właśnie te krzaczki też tutaj stały po prawej. I na takich krzaczkach, wyobraźcie sobie, że ten bandit się podniósł i się wywalił, nie? Na takich właśnie krzaczorkach. Dobra. Zimnogórsk. Świetna mapa, świetne błota. No ja mam nadzieję, że tutaj na tej fazie 8 też będą takie fajne tereny. To znaczy będą, bo u Chroma można zobaczyć, jak on tam streamuje, że są takie fajne błotka. Więc to, co offroadowcy lubią najbardziej, błotka takie, nie? I dobra, ja może tutaj na ten garaż sobie zajadę, bo tu może od razu odpalę jakąś misję. Może bym sobie tą misję odpalił na ten garaż. Potem nie będę musiał tu jeszcze raz jechać, nie będę musiał wracać. O, zobaczcie, tu są... Po lewej stoi sobie garaż, nie? Do zrobienia. O, i tu jest coś. O. Odzyskaj auto. Dobra, ale... Aha, stepa. No dobra. Bo to nie jest to, co ja chciałem. Może z kontraktów będzie do odpalenia, bo jeżeli tu nie będzie... No, tu nie ma żadnego. Będzie trzeba w kontraktach odpalić. Dobra. Czyli ten Zimnogórsk niestety chyba będzie gdzieś tam w kolejce do zrobienia. Szkoda trochę. Bo ten garaż jest bardzo, bardzo tutaj potrzebny. A tu? Film dokumentalny. Ale dobra, też odpalę, bo w trybie trudnym opłaca się odpalać te kontrakty. Bo wtedy, no, one się pojawiają, o tutaj, nie? O, widzicie? No, ja wtedy sobie mogę stąd je odpalać. Nie muszę jechać, żeby zobaczyć, co jest w tym kontrakcie. Więc każdy taki kontrakt, jak się jedzie, to przy okazji dobrze jest go odpalić. Kiedyś tak nie było, kiedyś tak było na początku SnowRunnera. Było tak, że wszystkie te kontrakty były widoczne tam na tej liście i tam można było sobie zobaczyć, co trzeba zrobić. I przygotować pod to odpowiedni pojazd, a niestety tutaj troszeczkę utrudnili nam. Może i dobrze. To jest więcej jeżdżenia. Ale w trybie trudnym jest tak dużo jeżdżenia, że lepiej sobie tutaj wcześniej to ogarnąć. Dobra, pięknie. Modyfikacja, świetnie. Świetnie, jadę najpierw po modyfikację. I tu chyba nawet dość niedaleko jest. No, dość niedaleko.
O ty, to ja sobie tutaj włączę jeszcze blokadkę. Tu tak fajnie jest. Nie mogę już wyłączyć. Jest chata. No i gdzie? No nie, ej. Ale no pieniek sobie w sam środek jechałem. No dobra, dawaj. Dobra, i to jest... O! Do tajgi. Bardzo mnie to cieszy, że to jest silnik do tajgi. Bardzo mnie to cieszy. Chyba na tej mapie nawet dużo jest modyfikacji do tajgi. O ile dobrze pamiętam. Dobra, jadę stąd. Dobra, wracam. Tu przez ten strumień. A ludzie. Pyk, jeszcze. Blokadkę odpalę, bo tu jest kawałek takiego fajnego błotka. O tu właśnie. Ale Can Marshall naprawdę, on jest, słuchajcie, on na tych oponach, on na tych dużych oponach naprawdę, on takie rzeczy robi, przez takie błota przejeżdża. On w zasadzie nie ma miejsca, gdzie by nie, no dobra, jest miejsce, gdzie jeżeli jest droga asfaltowa, cała oblodzona, to on nie podjedzie, bo nie ma łańcuchów, to okej. Ale tak, po jakichś takich tutaj, o patrzcie, takie błotka, czy zresztą zaraz będę przez rzekę przejeżdżać, tam są świetne błota, uwielbiam te błota. To naprawdę miodzio. Tu trochę skrótem. Okej. No i patrzcie, tu są, o ja jak, nie no, to są przepiękne błotka tu, nie? Są przefantastyczne błotka w tym miejscu. I tu teraz jeszcze do tej rzeki dojazd i tam za rzeką są mega błotka, taki zakręt fajny, no bomba, nie? To jest naprawdę, to są tereny, które naprawdę bardzo... O, i tu jest takie... O, zagłębienie, że tak jest głębsze takie błoto, nie? Są świetne tereny, żeby testować offroadowe właściwości pojazdów, które wychodzą do Warnerze. Bardzo lubię tutaj brać pojazdy na pierwsze wrażenie, bo jeżeli tutaj sobie dobrze dają radę, to wszędzie sobie dobrze dają radę. Dobra, tutaj dam na niski. Nie na niski, no po prostu niską skrzynię biegów. Can Marshall jest bardzo lekki, to ja sobie tu linką pomogę, bo jego nurt znosi. Niestety. O, widać zresztą, że on nie jedzie prosto, nie jedzie tak, tylko jechał tak. No. I tutaj też, patrzcie jakie fajne, nie no, świetne błota. No i tu teraz pod tą górką też jest i za górką takie opaszcie, no. No, coś pięknego. Tutaj, no, rewelacja. O. No, jadę teraz w stronę stepa, tak prawdę mówiąc, ale stepa nie odblokuję, bo nie mam tyle paliwa, nie mam tyle części zamiennych. Tutaj będę musiał specjalnie przyjechać. Chyba wezmę sobie ciężarówkę z cysterną i do tego kupię przyczepę, zestaw naprawczy. Chyba że gdzieś znajdę na mapie, ale tutaj muszę specjalnie osobno przyjechać po to, żeby stepa wydobyć i nie wiem, czy tego stepa nie sprzedać od razu, bo ten ktoś mi tam pisał, że step nawet daje radę na trybie trudnym, ale ja go nie lubię. Taka bieda wersja ANK, nie? I to taka bardzo bieda wersja. O, tutaj patrzcie, jakie błotka, nie? Miodzio, o tu, nie? No miodzio.
Świetne tereny. No, tu na lewo zaraz jest step, a ja jadę tam pod górkę, tak prawdę mówiąc, więc ja możliwe, że zaraz tutaj sobie tam jest przejazd. Nie, muszę kawałek dalej pojechać. Tutaj też deski wstawione. No taki wschodni sposób, jak jest jakiś problem, gdzieś ciężko przejechać, no to walimy kłody, nie? O, tu mamy stepa. W zasadzie dobrze by było, wiecie co? Dobrze by było, żebym ja sobie tam pojechał i odpalił to zadanie na tego stepa. Bo jak przyjadę tutaj ciężarówką, to tutaj mi kan marszalem będzie o wiele łatwiej w ogóle przejechać i odpalić to zadanie niż ciężarówką. No i no właśnie mówiłem, że kan marszalem będzie łatwiej, a tutaj się okazuje, że że kan marszalem nawet ciekawie. No to damy, ile fabryka dała. Pojadę tędy po skałkach. O proszę. O proszę, nie? Ej, da radę, da radę. No. No i tu jakbym przyjechał Paystarem czy czymś, to by był problem. A tutaj sobie zrobię kan marszalem, odpalę. No i w ogóle ten kan marszal chyba mi tu na mapie zostanie, bo będę musiał tu cysterną przyjechać. I go tam, no, pokaż zadanie. O, i patrzcie. 6 kół, 220 litrów, 540 części zamiennych. I dopiero stepa będę mógł zdobyć, nie? Więc tutaj no ewidentnie musi być jakaś porządna fura, żeby to zrobić. O, tutaj sobie damy, ile fabryka dała, bo tu nie dość, że jest stromo, to jeszcze bardzo fajne błotko takie na tej górce. O! Dobra, światło już mogę wyłączyć. No, to stepa już mam tutaj do odhaczenia. Tu kolejne fajne błota, naprawdę mega. Ale ja chyba tu pojadę sobie na skróty. Bo tu po prawej stronie zaraz tam jest tuz. I ja tuzem się też tutaj przejadę. O, tu pod górkę. Napiję się, bo troszeczkę gardło mi wysiada. Antybiotyk wczoraj skończyłem i trochę tak jeszcze, trochę mnie tak jeszcze, wiecie, no, przeziębiony. O, drzewko się wywali, wywali się. Trochę tak przeziębiony, to znaczy przeziębiony, no byłem chory, na szczęście nie gorączkowałem mocno. Pierwszy dzień takie tylko stan podgorączkowy miałem, ale dwa apapy mi przeszło. Ale kaszelek, nie? Oskrzela zawalone. No i taki antybiotyk dostałem, 3-dniowy. Takie tablety po 500 gramów. No i zrobiły robotę, bo już dzisiaj jest sobota, już dzisiaj się w miarę ok, czuję, co prawda jeszcze pokasuję, ale już tak, już jest lepiej, o wiele lepiej. No, jeszcze jutro sobie podpoczywam w domu i w poniedziałek do pracy, nie? No, a miałem po prostu dość nie, no, nieciekawy kaszel, nie? Jakbym tak pochodził do pracy z takim kaszlem i tutaj stany podgorączkowe, co chwilę bym miał, co chwilę bym musiał apapem się posiłkować, to by mi się to tak przez miesiąc albo więcej by mi się tak to ten... Ja ogólnie chciałem L4 na 3 dni tylko, nie? Mówię, no to zaraz ten, dostanę antybiotyk, to zaraz mi przejdzie, a lekarz, nie, Maciej, to trzeba tutaj w domu, żeby cię mocniej nie przewiało, bo to jak wejdzie na płuca, to szpital, nie? No rzeczywiście ta pandemia koronawirusa i tak dalej, to teraz ci lekarze też inaczej troszeczkę na to ten, a zresztą no i dobrze, nie? Bo przez ten jeden dzień to by mnie nie zbawił w pracy, tak prawdę mówiąc, a przynajmniej posiedziałem w domu. O, dobra. Jest. Tuz 420 Patarin.
Tatarynka. Dobra, to ja sobie mogę na tą tatarynkę tu wskoczyć. Tatarynka ma... Aha, tatarynka ma 27 litrów. To ja, wiecie co, to ja tatarynką tylko sobie podjadę w takim razie w stronę... bliżej tam w stronę stepa. I tatarynka będzie do natankowania, nie? No to jak spadnę, to nie będzie za dobrze. 25 litrów, to chyba jeszcze obrócę tu. Tu sobie zjadę. O, i tu też sobie zjadę, tak żeby mieć tam... Że jak Paystar, bo ja Paystarem przyjadę, Paystara zatankuję pod korek. I wtedy będę miał naprawdę blisko, żeby zatankować tatarynkę, żeby tego tu stepa zdobyć. No i wtedy będą takie dwa pojazdy od razu do zatankowania, do zdobycia. O, nawet sobie tu podjadę tak blisko. Właśnie. Bo tutaj na pewno też będę miał problemy, żeby podjechać tak blisko cysterną, to zawsze sobie tym tuzem będę mógł dopomóc. Proszę, i dwa auta, znaczy auto, jeden scout, jedna ciężarówka do zatankowania od razu. Dobra, no to w takim razie ja tutaj muszę stąd się zrywać, bo nic tu po mnie. No wywal, wywal. Dobra, ja sobie tu od razu na lewo, bo tu jest wieża obserwacyjna, modyfikacja i będzie problem chyba z paliwem, bo nie pamiętam, czy tam była gdzieś cysterna jakaś mała. Jeżeli będzie tak, że ja tutaj sobie niestety będzie klops i już nie starczy mi paliwa, to wtedy jadę po tego, po Paystara, nie? O, właśnie, tam prosto jest. A nie, wieża obserwacyjna jest tu. No dobra, ale ja pamiętam, że tam prosto jest modyfikacja. A tu mam bliżej, nie? No dobra, i ta modyfikacja, ona była gdzieś tu. Jest. Super, a tu gdzieś nie ma cysterny? Nie ma. No, ej, no, bez sensu. Jedzie się prosto, ten tył zarzuca się, kontruje, zarzuca w drugą stronę. I to jest o... podwyższone zawieszenie do tajgi, jest! Silnik podwyższone zawieszenie do tajgi, to jest czego mi brakowało, nie? Najlepsza ciężarówka teraz pójdzie. Pójdzie w obroty. Dobra, i teraz tu jest. Tu jest wieża. Mogę na skróty pojechać, po co? Przecież ja mam takiego super offroadowca, że ja nie muszę jechać tamtędy. Jak będę z ciężarówką jechać, to... Aha, tam jest na górze. Aha, to trzeba jakoś... Trzeba pod górę wjechać i tamtędy, dobra. No, ile się da, tyle kanmarszalem tu pojeżdżę. Dobrze by było, jakbym jakąś cysternę tu znalazł i wtedy bym mógł obskoczyć całą mapę.
tu też niezła bodka, niezłe, niezłe. Tu nie podjadę? Podjadę. Podjadę, podjadę. O, 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 patrzcie co. Nawet mogę sobie tutaj dać plusie. O. Oho. Dobra, co tu mamy? Modyfikacja. Hello. Hello, modyfikacja. I tu ja nawet chyba, jakbym sobie tak pojechał tu prosto, to sobie tak fajnie skrócę. O, no. To sobie nawet zrobię taki mega shortcut. Tu sobie nawet tak fajnie skrócę do drogi, żebym nie musiał tych skał objeżdżać. O jeny, słuchajcie, ja tędy kiedyś też skautem chyba jechałem, coś pamiętam. Bo pamiętam, że te drzewko koło tej skały było tak blisko właśnie. No, głęboko tu jest? Nie. Jest na tyle, że sobie dam radę. No. No to zaraz gdzieś tu jest modyfikacja. O, 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 tu. Dobra, ale ja muszę podjechać aż tutaj. Bo tutaj za dużo jest. Za dużo krzaczorów jest, żeby się przedzierać. No, dawaj, dawaj. Tutaj gdzieś nie było cysterny, coś tak. Gdzieś tu nie było cysterny. O, kolejna modyfikacja, ale super. No, go, go. No i tutaj w takim wąwozie jest ta modyfikacja. Dawaj, dawaj, jedziemy, 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 jedziemy. Kamyki to dam sobie na o niski, o, żeby mi tutaj nie wróciło. Pięknie. I to jest podwyższone zawieszenie do stepa. Ja tego stepa będę chyba sprzedawać. Dana sobie zostawię. Dana sobie zostawię, bo Dan ma. Właśnie, zapomniałem sprawdzić, gdzie jest podwyższone zawieszenie do Dana. Mało paliwa. Teraz tak, czy tu nie było cysterny? Nie ma. Tu gdzieś nie ma. No to nic, jadę w takim razie po tą kolejną modyfikację. Uhu. Uhuhu. Może sobie dam tak. No, jedziemy.
Jedziemy. Kolejna modyfikacja. No i... Jak tą modyfikację zgarnę, to już będzie bardzo słabo z benzyną. Bardzo słabo. Tylko nie pamiętam, czy gdzieś tu nie było takiej małej cysterny, gdzie było 900 litrów. Ja pamiętam, że gdzieś tutaj stała taka mała cysterna. I tam jakby się dotankował, to jeny, całą mapę bym sobie wtedy zjechał. Tutaj cały Zimnogórski bym sobie... Oj, tu trzeba dać niżej trochę. No tu fajne tereny są. Tu przez największe, przez środek, największe błotka tego... Bez żadnych problemów. Dobra, tu trzeba się rozejrzeć, czy nie ma jakiejś ukrytej pepy. No nie ma, no. Nie ma tu nigdzie schowanej jakiejś takiej... Jest modyfikacja. Tu w ogóle są takie niefajne bagienka. To jest naprawdę, tu gdzie jadę tym kanmarszalem, jest bardzo niefajny teren. Bardzo trudny, nawet zobaczcie, że on już tutaj, o, strasznie zwolnił. Ja mu dam teraz mega wolno. To jest bardzo trudny teren. W zasadzie mogę się nawet trochę tutaj... Nawet linkom się tutaj wspomogę, bo to jest bardzo, bardzo trudny teren. Ale Kan Marshall. Silnik Azow. O. Mam tego Azowa. Przyda się. Tamtędy nie będę wracać, bo bardzo ciężko się tam jechało. Tu sobie wyjadę, o. Dobra, i co tu mamy? Tu jest cysterna, tylko to jest taka cysterna nie do użycia na SnowRunner. To jest tylko krajobraz, bo jak damy zatankuj... 48 litrów ma. Dobra, to trzeba zrobić. Aha, tam jest jeszcze modyfikacja. Ale to nie, to ja w takim razie pojadę sobie tutaj do tej wieży obserwacyjnej. I tu przejadę sobie przez jakieś takie zurbanizowane troszeczkę miejsca. Bo może gdzieś tutaj jakaś cysterna, coś. No nie ma, no. O, kontrakcik się odpali. Aha, tędy nie przejadę. Bo most jest do zrobienia. Hello. Akceptuj. Dobra. Tu też jest misja. To też ją sobie odpalę. Przy okazji może cysternę znajdę. A. No nie ma. Dobra, muszę jechać dookoła, więc nawet nie wiem, czy mi się opłaca jechać tam pod tą wieżę obserwacyjną. Bardziej opłaca mi się, tak prawdę mówiąc, cofnąć. Bardziej mi się opłaca cofnąć i pojechać po modyfikację. Chociaż jakbym tu zaraz w prawo obrócił, to może nie będzie dramatu. Jest to taka rzeczka do przejechania. O, tutaj już fajna błotka. Fajne, naprawdę spoko.
Niski bieg, blokada i idzie przepięknie. No ten Kan Marshall naprawdę jest bomba, nie? To ze scoutów jest naprawdę z tych DLC moc. No i patrzcie, jak ja bym się tutaj teraz przebił na drugą stronę, w tym miejscu mogę się przebić. Ale tutaj, tu też mogę się przebić. Też mogę się przebić. O ile nie ma jakiegoś takiego klifu. Po drugiej stronie jest taki klif niefajny, ale tam pod górkę bym podjechał. A jak to wygląda tu? No dość wysoko, ale... Dość wysoko, ale ja mam Kan Marshalla, nie? Kan Marshallowi to nie straszne. O, cyk. Bo Kan Marshall to jest zawodnik, nie? O. O. I teraz, jeżeli tu nie będzie za głęboko, ja sobie tam podjadę pod górę. Dobra. No jest dość głęboko. Ale tu są też drzewka, gdzie można się złapać. To jest on, to jest Kan Marshall. No. No. W zasadzie dobrze o tędy po prawej, od tego drzewka. O. O, hello! Właśnie, muszę coś zobaczyć. Muszę coś zobaczyć, czekajcie. Bo mam w moich tutaj piosenkach, które tutaj lecą. Muszę... Aha! 16 piosenka do wywalenia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na końcu piosenki jest takie... Tss, takie nie wiadomo, to tak jakby źle była przycięta, czy coś. Dobra, i tu jest jakaś cysterna. Nic nie ma. Woda. No nie ma, nie ma. A tutaj. Tu niżej z kolei jest. A czekaj, czekaj, tam punkt naprawczy był. No, mało mam benzyny, ale sobie wjadę. Zobaczę. Wygląda na to, że można sobie tutaj za darmo naprawiać. Chyba. Dobra, jak sobie wjadę, uwaga. A nie, uzupełni części do wykonania napraw. Za 122 dolary. To w takim razie ja sobie zrobię napraw. Był uzupełnię części. Nie, no myślałem, że za darmo można się naprawić, a to tylko uzupełni części. Szkoda. Smuteczek. No ale... Części naprawcze muszę mieć na Kan Marshallu. Dobra, dotankuję sobie jeszcze. To już jest wszystko, co mam. Więcej fabryka już nie ma. Dobra, tu nie ma jakiejś przyczepy schowanej. Ajajajaj, jest sklep z przyczepami, no ale w trybie trudnym mogę kupić tam. Tu jest jedna przyczepa, ale ona jest... Ona jest taka zwykła, nie? No. Nigdzie nie ma. Tu gdzieś w lesie była modyfikacja. Dobra, zrobię tą wieżę obserwacyjną i jeszcze jedną modyfikację, może mi się uda.
Dobra. Wieża obserwacyjna. Aha, tu jest brama. Na kamieniu. Ale ja pamiętam, że gdzieś tu była jeszcze modyfikacja. Tutaj gdzieś była. Dobra, wiecie co? Ja sobie pojadę tędy. I tu gdzieś była. Ja sobie pojadę tędy i na kamieniołom sobie najwyżej wyjadę. Bo ja pamiętam, że tam była jeszcze modyfikacja chyba. Coś tak pamiętam, że coś tam kiedyś jeździłem. I w ogóle to modyfikacja była chyba jeszcze tu. Tu gdzieś chyba. Coś tak pamiętam, że tam jeździłem. No, tutaj dawaj tak. Coś pamiętam, że tutaj na prawo jeździłem, pamiętam. Żeby coś tutaj zdobyć, chyba była modyfikacja. Albo tam w takim dołku, albo tu. Albo tu w takim stawiku. No, na razie nic nie ma. Tu gdzieś nie było modyfikacji? Coś pamiętam, że coś tutaj. Uh-uh. 29 litrów. Ja tutaj sobie na chwilę wjadę w ten stawik. Bo coś pamiętam, że coś tu było. Najwyżej później na MapRunner sobie sprawdzę. Nie, dobra, chyba nie ma. Dobra, ale pamiętam, że gdzieś tutaj coś jeszcze jest. Ja później sobie to sprawdzę. Dobra, sobie wyjadę na kamieniołom. Bo tam będę miał bliżej do zatankowania się. Chociaż na kamieniołom którędy ja tam wyjadę? Na innej mapie wyjadę. Zaraz, może ja tam wyjadę koło tego... Tam jest cysterna na kamieniołomie. Może w pobliżu wyjadę tej cysterny. No, może. 26 literków. Jak coś, to tam niedaleko mam tajg. Ale zaraz, czy tutaj ja mam otwartą tą bramę? Bo otwartą, powinna być otwarta. No, błotka, super. Brama otwarta. Kamieniołom. Dobra, no właśnie i tu, jakbym pojechał, to tu w tym miejscu, tu jest cysterna. 100%. Jakbym tu się przytankował, to mogę wrócić i tą modyfikację od nowa, znaczy od nowa, no złapać, nie? No. No patrzcie, jak tutaj trzeba kombinować, no. W tym trybie trudnym naprawdę trzeba kombinować. Weźcie 4 literki. Mhm.
No, powinno spokojnie wystarczyć. Kamień. Dobra, teraz tylko kwestia, czy ja dobrze jadę. Dobrze, pewnie dobrze. Dobrze, dobrze jadę. Tu zaraz na lewo powinno być. O, i w ogóle, zobaczcie tu. Zagubieni w lesie. To jest Dan i Dan, ja na przykład Tajgą, przez to, że zrobiłem tutaj, o w tym miejscu, tu zrobiłem skanowanie punktu początkowego, to Dan się pojawił jako ciężarówka do zdobycia, nie? Zresztą ja to w moim poradniku dla początkujących też mówię, że jak nie zrobicie tego punktu początkującego, nie zeskanujecie, to misja na Dana się nie pojawi, nie? No w zasadzie powinienem tutaj, no powinienem, zaraz to zrobię. Wezmę sobie chyba Twinster, no na pewno wezmę Twinstera, bo on ma 2800 litrów. Wezmę przyczepę z częściami naprawczymi, heja, nie? Ojeju. Ojeju, minutnik mi się włączył. Dobra, słuchajcie, bo to wychodzona na to, że to jest 59 odcinek z trybu trudnego, o ile dobrze tam spojrzałem. I ten odcinek już powoli dobiega końca. Ja tu się jeszcze... Udało się zdobyć przyczepę. Zatankuj. Pięknie. Tyk. Czyli mój Can Marshall dalej jest w formie. Jest 100% sprawny, 100% natankowany, z części zamienną uzupełniłem na 100%, więc dalej ten skałcik jest tutaj w grze, można tak powiedzieć, nie? Dobra, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz, czy było ok. I do zobaczenia w następnym odcinku. Prawdopodobnie to już będzie 60. odcinek z trybu trudnego. O ile dobrze spojrzałem, że to jest 59. Trzymajcie się ciepło, pozdro, siemają.